witam Was w nowym odcinku. Jak widzicie, z totalną masakrą, włosy mi troszeczkę przeschły, jednak jeszcze nie są do końca suche, więc dzisiaj zrobimy sobie taki wake-up, make-up oraz suszenie włosów nowościami. Wiem, wyglądam tragicznie, no ale wiedzcie, jak wyglądam z rana. Tak, i będzie kilka rzeczy, które będę znowu sobie razem z Wami testowała. Nie będzie to czarny make-up, bardziej będzie to taki zaplanowany przeze mnie makijaż i ogólnie wszystko, co będę ze sobą robiła, ale będzie to taki jesienny właśnie wake-up make-up, więc zabieramy się do suszenia włosów i wysuszę sobie włosy moją nową suszarką, którą dostałam od mojego męża, a jest to suszarka z Philipsa Fast Dry at a Lower Temperature than... Ogólnie coś tam jest napisane, chodzi generalnie o to, że ona ma termoprotekcję, czyli ma chronić właśnie włosy przed tym ciepłem, to znaczy nie mają być ani przesuszone, ani zniszczone, ani nic z tych rzeczy. Więc ja sobie właśnie tą suszarką wysuszę włosy. Ta suszareczka, która do mnie przyszła właśnie, ona jest biała. Bardzo mi się podobała w ogóle fazę na białe kolory ostatnimi czasy. Jest to suszarka z Philipsa i ona ma tutaj możliwość nastawienia na 3 prędkości oraz nastawienia na taki chłodniejszy nadmuch oraz mocniejszy nadmuch i tak naprawdę tyle. W zestawie przychodzi do nas taka końcóweczka właśnie, dzięki której, jak wiecie, możemy sobie bardzo fajnie wysuszyć włosy, właśnie wygładzić, a dzięki dyfuzorowi, który jest również opakowany, a dzięki właśnie takiemu dyfuzorowi można sobie suszyć włosy kręcone. Ja wiem, że właśnie jedna z moich sióstr, która ma kręcone włosy, właśnie sobie w taki sposób, tak te włosy właśnie kręcone, suszyła. Dobra, ja się zabieram za suszenie włosów. Tak naprawdę nie będzie to wielka filozofia. Użyję mojej szczotki, która już jest dość wysłużona. Jest to ta szczotka ceramiczna. I tak naprawdę tyle. Jest filmik, w którym pokazuję, w jaki sposób suszę moje włosy i tak naprawdę tą suszarką zrobię tak samo. Więc przechodzę do suszenia, a potem zajmiemy się makijażem. Dość moim zdaniem gładkie i jeszcze ja sobie je troszeczkę poprostuję, więc już w ogóle będą całkiem takie, można by rzec, wygładzone. Więc za chwileczkę te włosy sobie troszeczkę podprostuję i do Was wracam, także jestem ogólnie bardzo zadowolona z tej suszarki. Znaczy powiem Wam szczerze, że da się taki efekt osiągnąć tak naprawdę każdą suszarką i tutaj no, byłoby zdecydowaną przesadą jakoby zachwalanie, że to akurat dzięki tej suszarce te włosy są takie gładkie, bo prawda jest taka, że jak wysuszymy włosy suszarką z takim właśnie dyfuzorem, z takim płaskim dziurkiem, to zawsze praktycznie osiągniemy taki efekt, tylko po prostu musimy to robić pod odpowiednim kątem, żeby nam się ta łuska włosa zamykała, a nie puszyła w drugą stronę. Tak naprawdę to jest cała filozofia. Biorę się za teraz włączenie sobie prostownicy i później sobie te włosy wyprostuję. A teraz już przechodzimy do makijażu. Pierwszą nowością, którą będę testowała, będzie to podkład. I jest to podkład Bourjois Healthy Mix. On ma za zadanie być rozświetlający, ma być taki lekki, nawilżający. I za chwileczkę przekonamy się, czy w istocie taki na pewno jest. Bardzo mi się podoba również ten kolor, ze względu na to, że on jest moim zdaniem idealnie do mnie dopasowany. On jest typowo żółtym produktem, więc... Tak, to jest zdecydowanie kolor dla mnie i jak widzicie, on jest taki dość zbity, ponieważ nie ścieka po ręce, w przeciwieństwie do chociażby L'Oreal True Match, który ostatnio testowałam w czat make-upie, który możecie zobaczyć tu. Także biorę się za nakładanie tego podkładu.
podkład nałożę sobie pędzelkiem od Nancy. Jest to pędzelek typu flat top, jest to pędzelek Flawless Foundation w numerku F01. I właśnie najpierw sobie nałożę odrobinkę na twarz tego podkładu, a później będę sobie go rozsmarowywała właśnie tym pędzelkiem flat top. Będzie puder sypki od Denny Carter. Jest pudrem transparentnym, sypkim i tego pudru właśnie użyję do tego, aby wykończyć makijaż twarzy. Przypudruję powieki beżowym cieniem i będzie to cień, którego nadal używam. Jest to cień od Mary. W związku z tym, że filmik o brwiach jest, to zapraszam Was tutaj, a ja za chwileczkę do Was wracam. No i teraz przejdę do najbardziej wyczekiwanego przez całą siebie momentu tego makijażu, czyli do makijażu oka przy użyciu moich nowiutkich, jak świeżutkich, jak po prostu bułeczki, pędzelków od Zoeva. Ja dzisiaj chciałam Wam pokazać taki makijaż, który jakby mi się zachciało po prostu takiego makijażu. Nie jest to nic nadzwyczajnego, także spokojnie. Ja sobie najpierw zaznaczę może delikatnie obszar załamania powieki tym takim jaśniejszym tutaj szarym cieniem. Na cały obszar powieki ruchomej nałożę ten taki jasny, różowy cień. Ale teraz przejdziemy sobie do kolejnego cienia. I też będzie to cień, który jest moją nowością. Jest to cień z pojedynczych cieni z Kobo i ja go mam w kolorze Aubergine. Już się na niego jakiś czas czaiłam. Chciałam go dostać w takim typowym formie wkładu. Dajcie mi znać, czy kiedyś próbowałyście wyciągać, może jeżeli macie takie cienie pojedyncze z Kobo, czy próbowałyście je wyciągać, aby je włożyć do kasetki, bo ja z jednym spróbowałam i on mi się całkiem nie zwalił, więc albo nie znalazłam na niego odpowiedniego patentu, albo po prostu tych w takich plastikowych opakowaniach nie da się może przełożyć, nie wiem, dajcie mi znać. I teraz sobie właśnie nałożę ten cień tym takim płaskim, tym takim czubeczkowym pędzelkiem, to jest Luxe Petit Trees i właśnie będę go chciała tutaj blendować w zewnętrzny kącik i tutaj delikatnie w załamanie powieki. Jak fajnie te pędzle zbierają te cienie. Określam mniej więcej obszar, w którym chcę, żeby ten cień się znajdował, a później będę go ewentualnie dokładała lub bardziej rozcierała. Wam też taką metodę polecam, abyście nie zrobiły sobie po prostu plam. Teraz tak wyznaczam mniej więcej, chciałabym, żeby tutaj na przód troszeczkę tak wkłacie oko i ten cień będziemy rozcierać troszeczkę powyżej załamania. Więc sobie tutaj wyznaczam duchową granicę tego, gdzie chcę, aby ten cień mniej więcej przebiegał, bo jednak chciałabym, aby on optycznie troszeczkę otworzył oko. I teraz będę sobie dokładała tutaj odpowiednikę w zewnętrzny kąciku, żeby ten kolor był najbardziej intensywny właśnie tutaj na zewnątrz. I później stopniowo do środka będę rozcierała to, żeby się tak fajnie połączył z tym wcześniejszym jasnym cieniem. No i teraz przejdę sobie, wezmę sobie ten pędzelek, którego używałam wcześniej i będę właśnie go używała do rozcierania tego cienia powyżej.
resztką tego, co mam na pędzlu, tym czubeczkowym sobie zacieram odrobinkę ten cień fioletowy tutaj do środka powieki. Teraz, kiedy cienie już mam nałożone i restarty w taki sposób, w jaki mnie satysfakcjonuje, to przejdę do namalowania kreski. Filmik o tym, jak maluję kreskę, również macie tutaj, więc również pozwolę sobie tą czynność wykonać poza kamerą lub w przyspieszonym tempie. Jeszcze o tym zadecyduję przy montażu. I wracam do Was. Tak, i wytuszujemy sobie wtedy rzęsy kolejną nowością. Przejdę sobie do wytuszowania rzęs oraz do przyklejenia sztucznych i wytuszuję sobie rzęsy nowym moim tuszem od L'Oreal'a. Jest to L'Oreal Miss Manga. Ja ten tusz kupiłam pod wpływem oczywiście YouTube'a. Szczerze powiedziawszy, spodziewałam się, że on będzie troszeczkę inny. Pomyślałam, że ta szczoteczka będzie taka bardziej silikonowa, a okazuje się, że ona jest taka naprawdę normalna. Ale bardzo fajnie ten tusz podkreśla dolne rzęsy. Ja na próżnię mi się nigdy jakoś specjalnie nie rozczulam, bo jak wiecie, ja później przyklejam sztuczne, więc dla mnie to się mija z celem, ale mimo wszystko on dość fajnie te rzęsy rozdziela i przypuszczam, że jakbym miała je dłuższe po prostu z natury, bo ją naturalnie ciemne, ale niestety króciutkie. Ja przypuszczam, że gdybym z natury miała dłuższe, to po prostu ten tusz by je bardzo fajnie rozdzielił, bo on generalnie bardzo fajnie pogrubia i rozdziela. Szczególnie u mnie to widać po dolnych rzęsach. Tuż sobie schnie, to ja przechodzę do konturowania buzi i zrobię to standardowym produktem. Słuchajcie, będzie to produkt, który u mnie osiągnął Denko, ale Denko już osiąga tak naprawdę w trzecim miesiącu użytkowania. Jest to Kobo Nubian Dessert i ja sobie w tym celu, aby wykonturować buzię, użyję pędzelka takiego kuleczkowego z Sunshade Minerals, który nie ma numeru ani oznaczenia, ponieważ jest to pędzelek Sunshade Minerals. I delikatnie, tak nie za mocno, wiecie, dalej mieszcząc się w rankingu makijażu w miarę dziennego, jak dla mnie oczywiście, bo być może macie inne zdanie, do czego macie święte prawo. Ten róż pędzelkiem, którego wczoraj również używałam, to jest brudny, uwalony, i to jest Angled Airbrush od Nancy i odrobinką pudru, różu z Catrice Defining Blush. Nałożę sobie troszeczkę na te jabłuszka tutaj. I nałożę go przy użyciu mojego ulubionego pędzelka od Real Techniques Setting Brush, a rozświetlaczem będzie Bosca Matte Luminizer, która jest rozmalowana i standardowo również nakładam na szczyty kości policzkowych. To jest u mnie, wiecie co, taka czynność, którą ja wykonuję zawsze, niezależnie od tego, czy jest lato, zima, czy jesień, to jak bardzo lubię rozświetlacz, odkąd właśnie, szczególnie odkąd używam Mary Lou, to po prostu mogę używać go na okrągło tak naprawdę. No i teraz kolejna nowość, do której przejdę, to rzęsy, słuchajcie, z chińskiej strony, z AliExpress. Ja zamówiłam taki model, który najbardziej odpowiada modelowi Whisky z Black od Ardell.
ponieważ jak wiecie, ja najbardziej tak tamte rzęsy lubię. I powiem Wam szczerze, że ten model jest dla mnie idealny, ponieważ na moim oku wygląda właśnie dokładnie tak samo jak Ardell Whispies Black. Nakładam je standardowo z użyciem kleju Duo. Tym razem wzięłam sobie ten mniejszy klej wodoodporny. W razie jakby jakieś wiatry mi dmuchały, słuchajcie, w oczy, żeby mi się nic nie odklejało. I troszeczkę zmieniłam sposób od czasu, kiedy Wam pokazałam odcinek o rzęsach, bo łapię sobie tutaj za końcówkę i po prostu sobie w taki sposób tutaj przejeżdżam po tym paseczku odrobinką kleju i jakoś tak one na dłużej mi służą, bo one się wtedy zmniejsza ryzyko, że się zamoczą nadmiernie ten paseczek, jak przejeżdżam tak po dłoni, wiecie, o co chodzi. No i troszeczkę czekam, aż ten klej przeschnie. No i ten paseczek przykładam po prostu standardowo do linii rzęs. Najpierw do środka. Moim zdaniem te rzęsy wyglądają kapitalnie na oku. Mi się to mega podoba i szczerze powiedziawszy, totalnie nie widzę potrzeby kupowania rzęs z Ardell, które są o wiele, wiele droższe. Jeżeli te rzęski właśnie z chińskiego sklepu się tak świetnie sprawdzają. Ja teraz sobie nałożę, wcześniej miałam na usta nałożone cały czas, tego Wam nie pokazałam, Blistex. To jest taki produkt po prostu do ust, który ma na celu pielęgnować te usta. I teraz zawsze sobie odrobinkę, jeszcze tak paluszkiem niejako, rozprowadzam ten produkt. I ostatnią czynnością będzie nałożenie przeze mnie pomadki z Golden Rose i to jest seria Velvet Matte i kolor 07. Prezentował mój makijaż wykonany moimi nowościami. Jestem bardzo zadowolona jak na chwilę obecną z każdej z tych nowości, zarówno z podkładu, który daje bardzo naturalne wypieczenie, moim zdaniem wygląda to bardzo fajnie, tylko też nie można będzie przesadzić, bo wczoraj, kiedy używałam go pierwszy raz, to nałożyłam sobie dwie warstwy, przypudrowałam i powiem Wam szczerze, że ten podkład mi się zważył w ciągu dnia, więc ostrożna bym była, ale teraz, kiedy już wiedziałam, jak go nałożyć, żeby nałożyć sobie to jedną warstwą i żeby nałożyć sobie też odpowiednią metodą, czyli właśnie flat topem, to bardzo mi się podoba to, jak on wygląda. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w kamerze, ale mam nadzieję, że równie korzystnie jak na żywo. Jeżeli chodzi o dalsze produkty, czyli o puder ryżowy z Denicarte, o tusz do rzęs z L'Oreal Miss Manga, o chińskie rzęski oraz o wspaniałe pędzle z olewa, to nad każdym z tych produktów mogłabym się teraz rozczulać i rozwodzić, ale nie jest to czas make-up, więc nie muszę tutaj opowiadać o każdym z tych produktów z osobna. Więc generalnie mogę Wam tylko podsumować, że jestem z nich wszystkich jak na chwilę obecną zadowolona i to mega. Listę wszystkich produktów, których użyłam, jak i wszystkich produktów, o których Wam tutaj mówiłam i które testowałam, znajdziecie w opisie pod filmem. Dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać, czy miałyście już do czynienia z którymś z tych produktów, które ja testowałam. Jeżeli tak, to napiszcie mi, jak Wam się sprawdziły. A my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!